nasza amatorka sportów ekstremalnych, wścibska i ciekawska reporterka Mrozia, jest już na dole, a wraz z nią slacklinerzy. Halo Mrozia! Halo, halo Mrozia! No halo, halo, jestem tutaj. Jak patrzę na to, co oni tutaj wyprawiają, to od razu temperatura mi się podnosi. Jakiś czas temu przysłaliście do nas film, myśmy ten film w programie puszczali, no i obiecaliśmy, że zaprosimy was do programu. Słowo się rzekło, więc jesteście. Tak, jest. Ze mną jest Piotr, slackliner. Jesteśmy slacklinerami, czyli chodzimy po taśmie slackline. Taśma slackline jest to elastyczna taśma szerokości 2,5 cm, którą rozwieszamy między dwoma punktami, na przykład drzewami. Na pewno nie można nas mylić z cyrkowcami. Nie jesteśmy cyrkowcami. W cyrku chodzi się po stalowej linie, mocno napiętej. Ten sport wywodzi się ze wspinaczki. Wymyślili go wspinacze w momencie, kiedy padał deszcz i oni się po prostu nudzili na polu biwakowym. Zaczęli rozwieszać swoje liny i tak to były pierwsze początki w wczesne lata 80. Mhm. To, że jesteście dobrzy, to my już wiemy, ale ja mam takie pytanie, czy wy przypadkiem nie jesteście wariatami? Bo z tego, co mi mówiłeś, zawieszacie liny także na wysokości 12 piętra, tak, jeszcze wyżej? Się. Rozumiem, że ludzie, jeśli nas widzą, mają różne mieszane myśli, ale naprawdę, ten sport jest bardzo bezpieczny. Po pierwsze, używamy sprzętu tylko atestowanego. My idziemy w uprzęży do wspinaczki, jesteśmy do tej taśmy przywiązani lążą, dzięki czemu jeśli odpadniemy, to zawisamy na tej taśmie. Lot jest bardziej straszny niż bolesny. To jest naprawdę elastyczna taśma i ugina się jak bungee. A ile razy spadłeś? No, spadamy cały czas. Cały świat kocha slacklinerów? To trzeba zapytać Straż Miejską, która nas przegania z parków. Niestety, no, zdarza się. Nie rozwieszamy się w miejscach tak uczęszczanych, czyli na drogach, na chodnikach. Nikomu nie przeszkadzamy. Są to parki, jakieś miejsca, gdzie tak zazwyczaj się rozkłada koc i robi piknik lub grilla. Mogę ci zdradzić taki mały szczegół, że każdy może zostać slacklinerem. Czyli nawet ja mogę być slacklinerką. Mamy tu taśmę specjalnie. Zapraszam. Ojej, no dobra. Zapraszam. Jest to zestaw, tak zwany, ja bym go nazwał ogródkowy. Krótka taśma dla początkujących. O kurczę. Poproszę rękę. Pierwsza noga na taśmę, tak jak pokazywałem. Dobra. I dostawiamy drugą. Ja trzymam. Dobrze. I teraz możesz dać jeden krok. Ale jak? Którą nogą? Tą z tyłu. Aha, a mogę cię puścić, czy nie? Na razie mnie trzymaj. Dobra. Spróbuj powoli dać jeden krok. I powiedz, jak się ale twoje tak? nogi czują. Nie, czy tak? Nie, nie. Tak jak pokazywałem. O, tak. Bardzo dobrze. Równolegle. Moje i nogi następne. Czują się jak galareta. Tak. Dobrze, to teraz uważaj, bo puszczę twoją rękę. Jezus, i teraz spróbuj dać nie, no kroka. Teraz już w ogóle... Ciężko, tak. Widzisz, co się dzieje? Zobacz, co się dzieje. Zobacz, w ogóle... Spróbuj dać krok. No ja, ale jak dać krok, jak ja się w ogóle trzęsę cała? Jakbym chciała zacząć to uprawiać ten sport, to gdzie powinnam się zgłosić? Jak was szukać w ogóle? Powiem tak, żyjemy w erze Facebooka, dlatego na pewno na Facebooku. Należy wpisać na przykład Warszawa, Slackline Warszawa, Slackline Aha. Lublin, Slackline Wrocław. Aha. Po prostu Slackline, nazwa swojego miasta i zobaczyć, czy już nie ma tam osób, które założyły grupę i tam się umawiają. A jakbym chciała być tak dobra jak ty, to jak długo powinnam ćwiczyć? Ja ćwiczę, pierwszą taśmę przeszedłem w 2008 roku, dlatego jest to już 4 lata, Aha. ale ważne jest jak często, a nie jak długo. Dlatego jeśli raz w tygodniu wyjdziesz do parku w niedzielę, niedzielne popołudnie na taśmę, to myślę, że po 2 miesiącach możemy się spotkać. No dobrze, to Wojtek, Filip, obkładajcie tyłki poduszkami i zapraszam tu do nas. Ja jeszcze zostaję z chłopakami, bo dla nich sama taśma to łatwizna. Zobaczę, co oni jeszcze potrafią.